Myślę, że powinien pan premier Morawiecki, wtedy prezes, no myślę, że powinien zwołać specjalną konferencję prasową, i na której powinien wytłumaczyć się milionom obywateli, Polek i Polaków, dlaczego używał takiego języka, co miał na myśli, i to powinno być wszystko czarno na białym, bo no nie chcemy powtórzenia tych taśm z wtedy Platformy, dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcielibyśmy i oczekujemy tego od rządzących, żeby było wszystko z jednej strony zgodne z prawem, z drugiej strony przejrzyste, i z trzeciej strony wiarygodne. No i myślę, że tutaj musi pan premier Morawiecki stanąć na wysokości zadania i wytłumaczyć się opinii publicznej. Na pewno jako członek Rady Gospodarczej przy premierze Tusku mógł być rozważany jako kandydat na różne stanowiska, więc nie jest to jakoś specjalnie zaskakujące. Ale to tym gorzej mu teraz, bo jak może być tak, że ktoś, kto dopiero odbudował Polskę z ruin, mógł pozostawać w bliskich relacjach z ministrami czy z politykami bliskimi Platformie i rozważać propozycje wchodzenia do rządu. Ja oczekuję tego, że opinia publiczna będzie poinformowana, bo nie mam żadnych złudzeń, że go wyrzuci PiS. PiS będzie kłamało, PiS będzie mówiło, że jest wszystko w porządku, że to jakiś spisek niemiecko-opozycyjny. To jest w ogóle partia, która pisowski taki aparatczyk, polityk złapany za rękę, mówi: nie moja ręka. Ja w więzieniu z takimi siedziałem, którzy tak byli instruowani przez tych starych recydywistów. Jak się złapał za rękę, to mówi: nie moja ręka. Natomiast czy Morawiecki będzie odwołany, czy przestanie być premierem, to zależy od opinii publicznej, od mediów i od tego, żeby nie dać za wszelką cenę PiS-owi zamieść tej sprawy pod dywan.